Mój zegarek wskazuje 21:00. Wbiegam do kuchni i biorę ostatni kawałek jagnięciny, a potem latarkę. Wchodzę do sąsiedniego pokoju. Przechodzę przez wąski korytarz po schodach prowadzących na dół, do piwnicznych drzwi. Zdejmuję łańcuch, otwieram kłódkę i wyciągam metalowy klin z drzwi. Machoniowe drzwi otwierają się, a obrzydliwy smród zaczyna wypełniać korytarz. Włączam latarkę, nakierowując ją na dół, w ciemność. Na dole schodów widzę dwa czerwone ślepia, które gapią się na mnie bezustannie. Olbrzymich rozmiarów zęby migoczą w świetle trzymanej w mojej dłoni latarki. Cichy skowyt dobiega z ciemności, przechodzą mnie ciarki. Podrzucam fragment jagnięciny na dolną część schodów. Ów fragment nie uderza w podłogę. Odgłosy rzucia wydają echo, a potem następuje chrupnięcie. Kość, jak się domyślam. Ku mojemu zdziwieniu znów słyszę skowyczenie. Nakierowuję latarkę na miejsce, z którego dobiega i widzę to. Przycupnięte na ziemi, drapiące swoje żylaste włosy. Patrzy na mnie gniewnie, dysząc jak ranny byk. Nagle rzuca się do przodu po schodach. Trzaskam drzwiami. Szybko. Klin, kłódka, łańcuch, tak samo jak wcześniej. To uderza w drzwi brutalnie, ale drzwi wytrzymują. Słyszę, jak drapie drzwi. Skomląc, cofam się do ściany korytarza. Zsuwam po niej. Moje serce bije jak szalone. Było blisko. Czuję, jak mój oddech się stabilizuje. Czuję ulgę. Ale to uczucie spokoju zawsze zmienia się w poczucie winy. Powinienem kochać swoją córkę.